Przede wszystkim, jeśli chodzi o skutki stanu wojennego i to oddziaływanie parafii na tą tragedię stanu wojennego, to należałoby powiedzieć, że ksiądz proboszcz Bernard Czernecki stanął na wysokości zadania, ratując wszystkie rodziny, bo z racji tego, że panowie na kopalniach strajkowali przez 3 dni, 12, 13 i 14, w związku z tym zostali dyscyplinarnie zwolnieni za nieobecność przez te dni w pracy. Ponieważ w swoim czasie polecił mi ksiądz proboszcz ukrycie pewnych rzeczy w odpowiednim miejscu na proboszczowie, były to wśród nich też zeszyty. Akurat jak zanosiłem je, to jeden z nich mi się otwarł na samym końcu. Była cyfra 900 ileś kolejnego nazwiska i imienia górnika i adresu, pod który została skierowana pomoc materialna. To wszystko było do końca roku. To tyle rodzin, to jest tylko jedna kopalnia, bo to akurat była jedna kopalnia, każda kopalnia miała ten swój zeszyt. Tyle rodzin dostało pomoc materialną. Wychodził ksiądz Bernard z założenia, że święta powinny być radosne. Mimo tej tragedii powinny być radosne, nikt nie powinien cierpieć.